Druga część mojej rozmowy z Robertem Wilkowieckim. Robercie, wiem o tym, że od pewnego czasu współpracujesz z psychologiem sportowym i to jest ten temat, na którym chciałbym się skupić w tej rozmowie. Powiedz mi, czy presja w życiu sportowca to jest stały element życia, stały element kariery? No, zdecydowanie tak. Uważam, że presja znaczy, dotyczy każdego w różnych dziedzinach tak naprawdę, tak? Także to nie tylko w sporcie, ale w różnych dziedzinach życia, no, ta presja gdzieś tam jest obecna. Jak to wygląda w twoim przypadku? Wiemy, że trenujesz, wiemy, że startujesz. Czy są momenty, kiedy ta presja jest bardziej obecna, kiedy może jest obecna mniej? Na pewno to jest indywidualna sprawa. Jakby ja widzę dużo zawodników, którzy startują lepiej albo czerpią jakąś przyjemność ze sportu w momencie, kiedy ten sport jakby schodzi na dalszy plan w ich życiu. No jakby naturalnym jest to, że jeśli stawiasz w zasadzie wszystko na rozwój w jakiejś tam dziedzinie, to można powiedzieć, że zaczynasz narzucać sobie większą presję, no bo jakby te oczekiwania nawet w stosunku do samego siebie są wtedy większe. No i to jest taki właśnie ciężki moment, kiedy tak naprawdę stwarzasz sobie warunki do trenowania, do rozwoju i możesz skupić się tylko i wyłącznie praktycznie na tym. No i nagle te zobowiązania i ta presja właśnie rośnie i mimo, że zrobiłeś powiedzmy pracę fizyczną, techniczną, no jakby wszystko pokładać dobrze i nagle na zawodach tego nie możesz pokazać. Nie? To jest właśnie taki trudny moment, który obserwuję u wielu zawodników. No i wydaje mi się, że to jest element, na którym warto pracować. No ja też tak, u mnie też tak było. No właśnie, kiedy nastąpił taki kluczowy moment? Czy było coś takiego, że kiedyś miałeś problemy startując w zawodach, gdzieś tam to podejście nie było idealne i potem zdecydowałeś się na współpracę z psychologiem sportowym? Znaczy na pewno nie masz takiego jak idealne podejście. Na pewno jest to podejście indywidualne. Optymalne, bo optymalne jest bardzo dobre słowo. To jest bardzo dobre słowo. Jakby oczywiście w momencie, kiedy zdecydowałem się w 100% profesjonalizować akurat w tej dyscyplinie i rzeczywiście bardzo mocno postawić na sport w swoim życiu ogólnie, no to ta presja u mnie też wzrosła. Jakby presja samego siebie w stosunku do swoich wyników i tak dalej. I rzeczywiście, no jakby praca z psychologiem tutaj dużo mi pomaga, natomiast też nie ma czegoś takiego, że, znaczy nie ma czegoś takiego, no, można powiedzieć, że jest, ale zmieniłem perspektywę, jeśli chodzi o mówienie o tym, że masz jakiś problem, albo że masz silną głowę, słabą głowę, jakby te terminy jakby nie do końca już występują w moim słowniku. Bo praca z psychologiem sportowym, ja uważam, że to jest jakby kolejny element treningu, tak jak wykonywanie treningu fizycznego, jest tak samo przygotowanie mentalne i tu nie chodzi o to, żeby być silnym, czy nie wiem, nie do zdarcia, chodzi o to, żeby być przygotowanym pod dane zawody, pod dane wyzwania i tak dalej. Więc to jest troszeczkę jakby odchodząco od tego myślenia, o masz problem, musisz jakoś tam sobie z nim poradzić, albo ktoś ci w nim pomoże. Jakby no nie do końca tak to funkcjonuje. Jak wyglądały początki twojej współpracy z psychologiem sportowym? Czy miałeś jakieś oczekiwania? Czy może, nie wiem, spodziewałeś się czegoś innego, a wydarzyło się coś jeszcze innego? Przede wszystkim nie wiedziałem do końca, czego się spodziewać. Natomiast to było bardzo dużo nauki tak naprawdę dla mnie. Uważam, że teraz dopiero zaczynam rozumieć, o co chodzi w psychologii sportu. Więc no przede wszystkim poznawanie tego i nauka to jest to, co się dzieje na początku. Od czego zaczyna się taka współpraca właśnie z psychologiem sportowym? Jak takie, jeżeli to nie jest tajemnica oczywiście, jak takie pierwsze spotkania z psychologiem sportowym mogą wyglądać? No nie wiem, czy mogę tak jakby otwarcie mówić, ale przede wszystkim to jest też poznawanie się. Poznawanie zarówno siebie, jak i poznawanie ogólnie
tajników w tej pracy. Także to nie jest nie jest tylko na zasadzie takiej, jak w filmach czasami, rozmowy, wyżalenia się, to jakby chodzi o to, żeby się czegoś ciągle uczyć. No właśnie, ile procentowo byś mógł to być może ocenić? Jak dużo pracy w psychologię sportu wkłada faktycznie ten psycholog, a jak dużo, jeżeli chodzi o efekty, zależy od samego zawodnika? Czy to jest tak, że to psycholog ma wpływ na zawodnika, czy to może jednak zawodnik otrzymuje jakieś prace domowe, a psycholog tylko daje narzędzia? Znaczy, to tak jak z trenerem. Tak samo, to jakby trener może zadać trening, no ale realizuje go zawodnik. No i to też jest trening mentalny, tak? Jakby też to zawodnik musi go zrealizować. Oczywiście trener poprowadzi, pokaże, pomoże. No ale ostatecznie wszystko musi wykonać zawodnik, więc to jest dokładnie to samo. To jest jakby, uważam, że głowa jakby była kolejnym mięśniem, nad którym pracujemy, więc ciężko powiedzieć, jaki to jest procentowy wpływ tej pracy. No, pewnie to jest kwestia indywidualna, pewnie to jest kwestia tego akurat, nad jakim tematem pracujemy, więc to no, nie powiem procentowo, ale ja to bardzo porównuję do normalnej pracy z trenerem, czy to przygotowania fizycznego, a nawet z fizjoterapeutą, bo dobry fizjoterapeuta też nie jest masażysta, który pomasuje, zrelaksuje, tylko to też jest człowiek, który jednocześnie coś zrobi swoim ciałem, ale też pokaże ci, jak samemu też o to zadbać. Tak? Także praca na wyższym poziomie to zawsze jest bardzo mocno współpraca, a nie tylko i wyłącznie takie no, zrobienie czegoś na raz i koniec. Rozumiem. Jak długo, czy jest odpowiedź na to pytanie, jak długo trzeba współpracować z psychologiem sportowym, by zacząć być może zauważać efekty? Czy to musi być współpraca, która dzieje się bardzo regularnie, im więcej, tym lepsze mamy efekty, czy może to jest taka nauka, taka wiedza, którą trzeba zdobyć i potem już można to realizować samemu? Ponownie, no tak jak z treningiem. Na pewno nie jest to machnięcie czarodziejską ruczką i zrobione, więc na pewno kwestia indywidualna. Nie powiem, że zadziała to, na pewno nie zadziała to od razu, tak? Tak jak ze wszystkim, no jakby jeden trening też nie zrobi z ciebie zawodnika. Więc potrzeba czasu, potrzeba regularności, jak ze wszystkim. A ile dokładnie czasu? No, ta nauka nigdy się nie skończy, to jest zawsze proces. Więc żeby zauważać pierwsze efekty, no to też w zależności od tego, z jakiego punktu zaczynamy, co chcemy osiągnąć, jakby no, ciężko mi powiedzieć, no, jakby nie ma takich ram czasowych. Nie? Rozumiem. Dziękuję Ci, Robercie, w takim razie bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo.